witamy wszystkich bardzo serdecznie, Irenę i Barbie. I dzisiaj mamy temat, spieszę Was poinformować, jakie dokumenty potrzebne przy zakupie pieska szczeniaka. Kupowałam dwóch piesków, dwóch szpiców miniaturowych. I troszkę mam doświadczenie. Pierwszy raz jak kupowałam, miałam kłopoty, problemy, ale wyciągam z tego korzyści, doświadczenie i dzisiaj chcę na ten temat z Wami podzielić się. Kiedy już wybraliście pieska, a do tego trzeba podchodzić bardzo poważnie, to musi być wybrana rasa, kolor, warto dowiedzieć się, z jakiej hodowli ten piesek pochodzi. Zobaczyć, jakie właścicieli, jaką mają hodowlę i koniecznie zobaczyć rodziców, jak najbardziej mamy, jak mama wygląda. I już jak stwierdziliście, że chcecie jednak tego szczeniaczka nabyć, a to zazwyczaj w wieku 10 tygodni, to trzeba pamiętać o dokumentach, które muszą być zrobione przy zakupie. Jeżeli zarezerwowaliście pieska i ten piesek będzie oddany za jakiś czas, to warto dać zaliczkę, jeżeli jest taki warunek. I przy tym, jak płacicie zaliczkę, czy to będzie przelewem, czy to będzie osobiście, bezpośrednio sprzedawcy, trzeba spisać takie oświadczenie, w którym będzie zawarta kwota, będzie zawarta rasa szczeniaka, jaki on jest, na jakich warunkach, jaka kwota musi być dopłacona. Czyli po prostu taki dokument radzę, żeby mieliście. To pierwsze. Już w tym dniu, jak stwierdziliście, że jedziecie kupować pieska, to wstępnie trzeba umówić się na wizytę do lekarza. Najlepiej to zrobić, żeby mieć spokój, w jakim stanie zdrowia wasz piesek. I lekarz przy Was bada szczeniaka i wystawia takie oświadczenie, w którym pisze, jaka to rasa, w jakim dniu, sprawdza anatomiczny stan pieska, czy nie ma chorób zakaźnych, czy nie ma choroby lokomacyjnej, sprawdza numer chip, czy jest książeczka zdrowia w porządku. I radzę, żeby takie oświadczenie też mieliście przy zakupie pieska. Dla Waszego spokoju. To druga sprawa. Trzecia sprawa, trzeci dokument, który jest bardzo ważny, to jest książeczka zdrowia. Książeczka zdrowia, która jest napisane dane właściciela, imię pieska, chip. Jest już przyklejony numer chip, piesek ma chip i oczywiście tutaj musi być już zaznaczone dwie szczepionki. W wieku 10 tygodni piesek już ma dwa szczepienia. Przed każdym szczepieniem miało być robione odrobaczenie. Też w książeczce zdrowia to jest zaznaczone. Barbie, no to jest bardzo ważny temat, my musimy o tym powiedzieć. Także zaznaczone daty, kiedy było zrobione odrobaczenie. I przy nabyciu pieska wy macie taką książeczkę zdrowia, w której jest wpisany numer chip i on musi się zgadzać z pieskiem. Lekarz to sprawdzi przy wypisywaniu oświadczenia. I jeszcze poprosić naklejki. Minimum 3 naklejki chip jeszcze musi Wam hodowca dać, żeby później wykorzystali się ich dla wyrobienia paszportu. Tak, to jest drugie bardzo ważne. I teraz tak. Następnym bardzo ważnym dokumentem jest spisywanie umowy kupna-sprzedaży. To jest dokument, w którym musi być wskazany numer chip, dane sprzedawcy, dane nabywcy z szczeniaka, później numer metryki, jeżeli ten piesek ma metryki pochodzenia FCI. Kwota oczywiście. Musi być napisane o tym,
że piesek jest zdrowy, bez żadnych problemów zdrowotnych i tak dalej. I jeszcze tutaj jest takie coś jak ustalenia dodatkowe, zobaczcie, na dole. I w tych ustaleniach dodatkowych niektóre hodowce robią takie różne dopiski, takie moim zdaniem to haczyki, które później chcą wykorzystać. Ja na przykład w pierwszej umowie dostałam taki dopisek, że pies do kochani, metryka FCI będzie dosłana później. Cieszę się, że to było dopisane, że będzie dosłana później pocztą, ale piesek do kochania to było coś takiego jak haczyk, żeby później wymagać ode mnie pieniądze, jeżeli ja nie chcę pieska sterylizować czy coś takiego. Także bardzo proszę na to zwrócić uwagę. Dobrze, że u mnie tutaj piesek do kochania, to znaczy, że wszystkie pieski do kochania, z tego powodu się cieszę i to nic nie dało hodowczyni, żeby zmusić mnie dopłacać jeszcze pieniądze. I oczywiście, jeżeli wy wybraliście pieska z rodowodem, pieska z FCI, to musi być metryka. Metryka właśnie wygląda w taki sposób. Tutaj mam kserą metryki. I z tą metryką, jak wy dostaniecie taką metrykę, tutaj wszystko jest napisane, rodzice, kolory, rasa. I z tą metryką udajecie się do związku kinologicznego w waszej miejscowości. I w tej i tam wam wydają, rejestrujecie się, płacicie wpisowe pieniążki i zostajecie członkiem związku kinologicznego, dostajecie taką legitymację i jesteście zarejestrowane i metryka posiada już numer rejestracyjny, na podstawie którego możecie uczestniczyć w wystawach. I od momentu rejestracji w ciągu miesiąca maksymalnie dostajecie metrykę. Nie metrykę, przepraszam, rodowód. Tutaj mam rodowód, gdzie jest opisane 5 pokoleń wstecz i w tych pokoleniach jest opisane rodzice, dane ich FCI, umaszczenie. Z tyłu jest osiągnięcie na wystawach, jeżeli będziecie w tym uczestniczyć. Barbusze, tak? Do czego ja zdążam? Żebyś wy o tym pamiętali się i bardzo poważnie do tego podchodzili się, bo wy nabywacie pieska na minimum 15-20 lat. Chcecie, żeby on był zdrowy, szczęśliwy, radosny, wy razem z nim. Żeby nie mieć kłopotów, trzeba od razu te wszystkie dokumenty sprawdzić. I podsumowując, chciałabym powtórzyć, jakie to mają być dokumenty. Jeżeli była dana zaliczka wcześniej, to musi być dokument, oświadczenie, które to potwierdza, w jakiej kwocie i kiedy to było zapłacone. Drugie, oświadczenie lekarsko-weterynaryjne. Trzecie, książeczka zdrowia, która jest bardzo ważnym dokumentem dla szczeniaka. I na przykład tutaj już możecie poprosić, żeby hodowca wpisał wam wagę przy urodzeniu pieska, kiedy sprzedaje też wagę, żeby wy widzieli się, jak on się rozwija i jak on wagowo się zmienia. W książeczce zdrowia musi być 2 szczepionki minimalnie, 2 odrabaczenia. I tutaj właśnie, jak będziecie później dawać coś od kleszczów, to też możecie wklejać znaczki, jaki to był preparat, jaki wybraliście. No i oczywiście przy zakupie konieczna jest umowa, która spisuje się, podpisuje się. W ustaleniach dodatkowych, bardzo uważnie podejść do ustaleń dodatkowych, których nie może być nie wiadomo jakich dopisek. Jeżeli są dopiski, to bardzo proszę na to zwrócić uwagę, od razu wyjaśnić ze sprzedawcą i zadać pytania, żeby później nie było nieporozumień i kłopotów, tak jak ja miałam. No i metryka. Metryka,
z FCI, jeżeli wy wybraliście pieska, który pochodzi z hodowli FCI, zarejestrowany w FCI. Bardzo proszę pamiętać, że są hodowcy, które kochają piesków bardzo, lubią i zajmują się tym z powalania, z radością, z miłością. A są tacy, które tylko w tym widzą pieniądze i tylko w tym widzą zarobek. To już coś innego. No, Marysiusza, ty też chcesz uczestniczyć? Chodź do nas. Także takie będzie nasze krótkie nagranie. Już żegnamy się. Merci, chodź. Tutaj jeszcze Marysiusza do nas dołączył. Wszystkiego wam najlepszego. Następne nagranie będzie, widzicie, dzisiaj założyłam żółtą bluzeczkę. Następne nagranie będzie na temat, jakie kolory widzą pieski. Byłam obojętna do tego koloru, ale dowiedziałam się, że żółty kolor lubią i widzą. Nie wszystkie kolory pieski widzą nasze. Także nagram wam o tym, jakie kolory widzą, jakie zabawki muszą mieć, żeby dobrze się rozwijać. Pa, pa!